Identyfikator podmiotu SCP-071. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-071 zabezpieczony jest w zmodyfikowanej standardowej celi przechowawczej dla humanoidów, która nie umożliwia bezpośredniej obserwacji. Monitoring SCP-071 może być przeprowadzany jedynie za pośrednictwem kamery wideo o zamkniętym obiegu, który opóźnia sygnał o minimum 60 sekund. Eksperymenty na SCP-071 można przeprowadzać jedynie po uprzednim zatwierdzeniu ich przez co najmniej dwóch dyrektorów ośrodka z upoważnieniem poziomu 4. Personel może wchodzić do przechowalni SCP-071 wyłącznie w grupach co najmniej 4-osobowych. Personel wykazujący dziwne lub obsesyjne zachowanie musi natychmiast zostać usunięty z pomieszczenia i poddany aplikacji preparatu amnezyjnego lub zmianie przydziału po pełnym badaniu psychiatrycznym. Pod żadnym pozorem nie wolno pracownikom bezpośrednio obserwować SCP-071 ani oglądać nieopóźnionego nagrania z monitoringu. Wszelkie zapisy wizualne i fotografie SCP-071 muszą zostać zniszczone po ich użyciu. Opis. SCP-071 to byt metamorficzny, zdolny do przyjęcia form związanych z najsilniejszymi seksualnymi pragnieniami obserwatora. Zdolność ta dochodzi do skutku, pomimo barier zapobiegających SCP-071 rozpoznanie obserwatorów, np. kamera o zamkniętym obwodzie bez opóźnienia sygnału lub lustra fenickie. Jednak można ją powstrzymać, używając opóźnienia w nagraniach. SCP-071 okazuje brak chęci lub niemożliwość zmiany formy bez zewnętrznej stymulacji. W zamian pozostaje w swojej ostatniej formie, kiedy nie jest obserwowany. Najprawdopodobniej nie istnieje limit lub jest on niewielki, ograniczający spektrum form, które SCP-071 jest w stanie przyjąć. Szczegóły w dodatku 07101. SCP-071 najprawdopodobniej jest inteligentny, lecz nie wykazuje umiejętności komunikacji werbalnej, a jego zachowanie ogranicza się do kuszenia obserwatorów swoją seksualnością. Niewiadomym jest, czy obiekt jest rozumny, czy jedynie odgrywa zachowanie oczekiwane przez jego obserwatorów. Ludzie, którym zezwolono na interakcje seksualne z SCP-071, odczuli gwałtowną atrofię mięśni, struktury kostnej i funkcji mózgowej, co miało miejsce w 1-2 dni po kontakcie. Atrofia trwała do 7 dni, w zależności od przeprowadzonej terapii. Jednostki mogą cierpieć również stałe zmniejszanie się ich postury, osłabienie wydajności narządów wewnętrznych, zmniejszenie masy mózgu i wysterylizowanie. Osoby, które masturbowały się poprzez użycie środków pokazujących SCP-071, bez znaczenia jest, czy sygnał był opóźniony, również cierpią wyżej wymienione efekty. SCP-071 został odnotowany przez fundację dnia roku po w związku z przypadkami medycznymi o objawach identyfikowalnych z wystawieniem na oddziaływanie SCP-071 trwa usuwanie wszelkich wizualnych przedstawień SCP-071 z internetu. Dodatek 07101. Notatka badawcza. Zdolność SCP-071 do zmiany formy wydaje się nie ograniczać do imitowania ludzi. Dnia roku po wystawieniu D7883 na oddziaływanie obiektu, SCP-071 przyjął formę suki Golden Retrievera. D7883 był zszokowany i odmówił kontynuowania eksperymentu, jednakże reakcje fizjologiczne testera
były równoznaczne ze stanem podniecenia seksualnego. Dnia, roku, po wystawieniu D8762 na oddziaływanie obiektu, SCP-071 przyjął formę denatki. Zespół medyczny potwierdził brak oznak życia, a podmiot w żaden sposób nie został tym skrzywdzony. Później, po wystawieniu D8765 na oddziaływanie, SCP-071 przybrał formę mężczyzny w wieku lat. Doktor